Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku z serii Goście Automoto Vlog. Znajdujemy się w gościnnych progach restauracji Pikanteria na Saskiej Kępie, a dzisiaj ponownie odwiedził mnie Maciej Pertyński, znany szerzej jako Pertyn. Ten co ględzi, Pertyn ględzi, dokładnie. Cześć Maćku. Cześć. Jeśli ktoś nie widział naszej poprzedniej rozmowy dotyczącej pewnej niemieckiej marki, to wrzucę link w opisie, bo ta rozmowa wywołała dosyć sporo kontrowersji. A temat dosyć kontrowersyjny. No właśnie, wystarczy powiedzieć nazwę chyba marki, już jest kontrowersyjnie. Dzisiaj z kolei chciałem podzielić tą rozmowę na takie dwie części. Główna będzie dotyczyła Ciebie. Ojej. Chciałem rozpocząć od Twojego kanału. Powiedz, jak to się w ogóle zaczęło, skąd ten pomysł, jak się znalazłeś w ogóle na YouTubie? No on w tej chwili, w momencie kiedy nagrywamy, to nie jest mój. Ponieważ padłem ofiarą wrogiego przejęcia. I w tej chwili YouTube i Google robią co mogą, żeby go odebrać złodziejowi. Nie wiem po jaką cholerę komu mój kanał. Naprawdę? Bo w końcu to jest Pertyn ględzi i bez tego ględzącego tej facjaty to nie jest kanał Pertyn ględzi, prawda? No w każdym razie czwarty dzień jestem bez dostępu do swojego kanału. Ale mam nadzieję go odzyskać, a jeśli nie, to będzie przeniesione wszystko. Mam na szczęście archiwum wszystkich filmów. Więc subskrybentów poprosimy wspólnie, mam nadzieję, że mnie wesprzesz. Bardzo, powiem szczerze, że nic nie wiedziałem. O przeniesieniu. Nie, no bo to nie ma co się chwalić, ale takie jest życie. Jak to się zaczęło? Zaczęło się od tego, że Marek Wieruszewski zaczął drive'ować. Po tym jak odszedł z radia Tok FM. I co chwilę mnie dźgał, pokazując mi różne filmy na YouTubie. Też takich starych dziadów zgorzkniałych, jak ja, którzy po prostu chodzą wokół samochodów, pokazują, co im się podoba, co im się nie podoba i tak naprawdę ględzą. Ględzą, przynudzają. To w sumie było dosyć nawet ciekawe. Jest, najbardziej mnie szturchał kanałem Harry's Garage. No różnica jest taka, że Harry ma w tym garażu 300 samochodów, a ja w swoim garażu mam 4. Czego dwa nie moje, ale to zupełnie inna historia. No w każdym razie zaraz potem Mariusz Jasiński, marketingowiec Ford Polska, powiedział, no jak to, masz taki wspaniały samochód, ja wtedy miałem Fiesta ST i w ogóle nic, nie opiszesz, nie, ja mówię, wiesz, no nie pracujesz w żadnej redakcji, no to zrób swoją. Na przykład się nagraj, jak o nim opowiadasz. No i dałem się złamać tym dwóm twardzielom i nagrałem na iPhone'a, po prostu przywieszonego gdzieś koło mnie, takie ględzenie właśnie. Obaj panowie byli, no może nie zachwyceni, ale pozytywnie zareagowali. W związku z czym zrobiłem jeszcze jedno takie nagranie, wrzuciłem to do netu. Nie mam zielonego pojęcia, jak to właściwie powinno się wrzucać, no ale kilka osób zareagowało jeszcze tego samego dnia. Pojawili się dziwni subskrybenci nawet. Z czego jeden, nie będę wymieniał nazwiska, bo prosił, żeby go w to nie włączać, zrobił mi po prostu precyzyjny wykład, punkt po punkcie, co należy zrobić, żeby to wyglądało, miał ręce i nogi organizacyjnie tam, w sensie kanału na YouTubie. No i tak to się zaczęło, tylko zupełnie niepotrzebnie się zaparłem przez prawie rok. Nagrywałem wyłącznie za pomocą iPhone'a, nawet bez zewnętrznego mikrofonu, co było kompletnie bezsensowne. Ale najwyraźniej sama treść się komuś podobała i to poszło. Potem syn mi zrobił dramatyczną scenę, wciskając mi w rękę swoją kamerkę GoPro, której nie udało mu się zniszczyć, mimo że i w zawodach rowerowych w downhillu i w jakichś wariactwach na desce i na nartach brał udział i ta kamera no powinna dawno zniknąć ze świata, a się okazało, że to jest twarde, odporne i nagrywa. No i już poszło. A miałeś jakieś takie momenty, nie wiem, zwątpienia? Sam wiem, ile to zajmuje czasu i ogólnie, że to nie jest takie, jak się wszystkim wydaje. Miałeś jakieś momenty zwątpienia? Nie wiem, myślałeś o zamknięciu kanału kiedyś? Nie, myślałem o zamknięciu strony pertyn.com. Ale doszedłem do wniosku, że to jest tak naprawdę coś w rodzaju mojej marki na ziemi. I nawet jeżeli ona ma, nie wiem, 100 razy mniej wejść niż kanał na YouTubie, to i tak warto. Tym bardziej, że tam jest pełny dostęp do wszystkich zdjęć, jakie są robione samochodem, to też się liczy.
I jednak całkiem sporo ludzi wchodzi na tę stronę tylko po to, żeby obejrzeć na przykład fantastyczne sesje zdjęciowe moich współpracowników Tomka Dąbrowskiego i Michała Śniadka. No nie miałem takich myśli, żeby zlikwidować kanał. Nie. Mam sporo myśli dotyczących, pomijając teraźniejszą sytuację, to jest oczywiste, że kradzież własności intelektualnej tak zwana boli, ale boli tylko tak naprawdę jednego. I tutaj mam najwięcej zwątpienia na zasadzie rany boskiej. Gdybym miał pójść na policję i zgłosić, że mnie okradziono, jak wytłumaczyć temu nieszczęsnemu policjantowi, z czego mnie okradziono? No tak. Bo to jest coś, co fizycznie nie istnieje. No tak. Jest pewien problem, prawda? No ale znajomy policjant mnie pocieszył, że nie jest aż tak źle z nimi i oni mieli już do czynienia nawet z ludźmi, którzy przychodzili zgłosić, zupełnie jak w serialu Big Bang Theory, że zostali okradzeni z jakichś tam postaci w jakiejś tam grze. Co brzmi absurdalnie, ale jak się temu przyjrzeć bliżej, to się okazuje, że w to zainwestowano nawet ogromne pieniądze. Ja nie wiem, ja się nie znam, ponieważ ja nie gram w gry komputerowe w ogóle, nudzi mnie to okropnie. Ale wiem, że to wciąga niektórych. No mój Boże, każdy ma swojego gryza, co go moli. A masz taką świadomość, że dziś w zasadzie stałeś się, nie wiem jakiego słowa użyć, wyrocznią, może jakimś punktem odniesienia dla wielu ludzi, którzy chcą kupić samochód? Tak, wiem nawet, że tak. Tutaj nie potrzeba żadnej fałszywej skromności. Gdybyś spytał, czy wiem, że zostałem celebrytą, to bym cię wyśmiał, ale z całą pewnością wielu ludzi zwraca się do mnie z różnymi pytaniami dotyczącymi odczuć. A to jest dokładnie to, co ja sprzedaję w swoim kanale. Bo co do dokładnych danych, wymiarów, mocy i tak dalej, to są rzeczy, które każdy może w ciągu 30 sekund znaleźć na stronie producenta. A ja mówię do kamery to, co samochód mówi do mnie. I dla wielu ludzi jest to bardzo istotne, bo na przykład mają podobny stosunek do rzeczywistości, w sensie, że ma być wygodne w ten sposób, a nie w ten, że również mają kłopoty z kręgosłupem, również mają nadwagę i tak dalej, i tak dalej. I to są wszystko moje spostrzeżenia zza kierownicy, są dla nich cenne, co oczywiście no, w pełni potwierdza zarzuty innych, że to nie są testy. Chociaż testy bywają różne. Ale mając taką świadomość, tak jak powiedziałeś, może być tak, że czego innego będzie oczekiwał ktoś, kto ma 25 lat, ale a czego innego starasz się dopasować do widza? Nie, nie, bo aż byś się zdziwił, ile dostaję zapytań, potwierdzeń, dopytań od ludzi młodszych ode mnie o połowę, młodszych nawet od moich dzieci, którzy właśnie chcą się dowiedzieć czegoś takiego o samochodzie. Nie, czy samochód, nie wiem, będzie lepszy, jeżeli dodadzą za 2000 zł jakąś opcję, tylko najwyżej, jeśli pytają o opcję, to pytają, czy ma sens na przykład wyrzucenie pieniędzy na adaptacyjne amortyzatory lub coś takiego. To wtedy jest zupełnie inna rozmowa, ponieważ właśnie chodzi o odczucia. Pewnie mnóstwo jest komentarzy wręcz chamskich czasami, na zasadzie stary grubasie, co ty opowiadasz o tym, czy samochód jest szybki albo czy jest wygodny, skoro nikt nie jest taki jak ty. No, nikt nie jest idealny to raz, a dwa, że z chamami mamy wszyscy do czynienia na co dzień i niestety tego się... Chamstwu w życiu należy się przeciwstawiać siłom i godnościom osobistą, ale mnie ponosi często. Z tą godnością to tak średnio. A skoro mówisz o odczuciach, to jak rozgraniczyć, powiedzmy, wsiadasz nie, w Bentleya, potem się przesiadasz w Astrę i musisz powiedzieć odczucia odnośnie, nie wiem, wyciszenia. Zawsze się odnosimy do czegoś, jakiegoś punktu, prawda? Jak to rozgraniczyć właśnie te odczucia? Bo powiesz, że Astra jest dobrze wyciszona. Bentley nie, ponieważ Bentley nie jest zainteresowany współpracą, ale wiem, o co ci chodzi. Nie ma odczuć bezwzględnych, to oczywiste jest. Natomiast ja nie odnoszę swoich odczuć do tego, ile samochód kosztuje, tylko jaki on ma być w założeniu.
Bo jeżeli, nie wiem, kupuję sobie Subaru inne niż moje poprzednie, turbo, to wiadomo, że jedną z tych rzeczy, których oczekuję najbardziej po Subaru, będzie ten dźwięk, ten charakterystyczny dźwięk potwornego, wyżyłowanego boksera. Jeżeli go nie ma, w moim go nie ma. Miałem kilka, także wiem, o czym mówię. To wielu fanatyków Subaru będzie zawiedzionych. Ja akurat kupując swojego XV-a nie na to liczyłem, więc nie mam z tym problemu, ale nie, odniesienie jest tego typu, albo że no dobra, jadę Subaru, powinno warczeć, pierdzieć, nie warczy, nie pierdzi, to nie jest Subaru. Albo, nie wiem, jadę Porsche, spodziewam się, że będę słyszał charakterystyczny ryk chrapliwy. Przecież ilu ludzi odeszło od marki Porsche tylko i wyłącznie ze względu na przejście z chłodzenia powietrznego na chłodzenie wodne, gdzie kompletnie zmienił się dźwięk. No bo woda jednak tłumi. To jest zupełnie co innego. Dalej, ilu ludzi w ogóle się nie interesuje europejską motoryzacją, marzy tylko o amerykańskim samochodzie. Nawet nie musi to być, nie wiem, Shelby czy Ford GT. Ale żeby to miało V8-kę, tak po amerykańsku gadającą V8-kę. Wiadomo, że amerykańskie V8-ki mają inną konstrukcję, technicznie, mechanicznie inną konstrukcję zamocowania korbowodów do wału korbowego, co powoduje, że one inaczej gadają. To jest tak samo jak, nie wiem, z Harley'em Davidsonem, który zupełnie inaczej gada, bo ma taką, a nie inną konstrukcję mechaniczną. I dla mnóstwa ludzi ten dźwięk jest ważniejszy od wszystkiego. Nieważne, że samochód się prowadzi jak kanapa na luźnych kołach, nieważne, że jest jakości takiej, jakby cytryn z gumiakiem go robili. Nie, ale on ma ten dźwięk. Więc punkt odniesienia zawsze jest, natomiast ja nigdy nie odnoszę tego swoich odczuć do marki albo ceny, bo to nie ma sensu. Samochód albo ma być jakimś typem samochodu, rodzinnym, sportowym, luksusowym, albo ma być czymś innym. Problem się zaczyna wtedy, kiedy masz do czynienia z samochodem typu crossover, który z samej natury, crossover, jest mieszanką różnych cech. Które cechy tam powinny być, których tam być nie powinno. 3/4 dzisiejszych samochodów. Tak, ale niektóre się tylko nazywają crossoverami, a niektóre są bardziej SUV-ami. Co to jest SUV, co to jest crossover? No zaczyna się jazda. Więc nie, tak naprawdę, kiedy wsiadam do auta, staram się mieć otwartą głowę i być jak najbardziej obiektywnym. Przy czym te subiektywne odnośniki wyraźnie sprzedaję pod tytułem jak na samochód, który jest tej marki albo tego typu, to ma to albo tego nie ma. A wsiadasz w samochód, naciskasz nagrywanie, masz scenariusz i wiesz co powiesz, czy nie idziesz na żywioł? Nie mam żadnego scenariusza. Zawsze na żywioł? Na żywioł. I jeśli nie dojdzie do jakichś nieprzewidzianych sytuacji w rodzaju kichnięcie, co kiedyś się nagrało i kilka osób ogłuchło, kilka potłukło szklanki, to zawsze nagranie idzie potem ciurkiem w montażu. Nie ma przerw. No teraz to jest wyraźny ukłon wobec moich widzów i słuchaczy, że jak kichnę albo coś podobnego się zdarzy, to wycinam ten fragment. No, nie da się ukryć, głośno kicham. Miałeś jakieś takie śmieszne sytuacje jeszcze? Ja na przykład pamiętam, że kiedyś nagrałem test, opowiedziałem wszystko o samochodzie, pożegnałem się z widzami, zatrzymałem się, nie włączyłem nagrania, dokładnie. Jasne, że miałem. Strasznie głupio się mówi drugi raz, chcąc powiedzieć coś podobnego. Tak. To znaczy, jeżeli masz scenariusz, to jesteś w stanie. Ja też natomiast nie mam. Tak jak my, nie, to jest strasznie trudne. Ostatnio miałem właśnie podobną zagwozdkę w czasie jazd historycznymi Lexusami RX, kiedy byłem święcie przekonany po nagraniu, że zapomniałem włączyć mikrofon. Ale się na szczęście okazało, że go włączyłem, tylko on świnia nie pokazywał, że jest włączony. Więc kiedy go... No, każde następne nagranie już robię z mikrofonem przez połączenie smartfonowe, bo wtedy widzę, co on robi. A kto będzie lepszym testerem samochodów? Ktoś, kto ma super
ścisłą wiedzę dotyczącą samochodów, ich budowy i tak dalej, ale jeździł 6 samochodami? Czy ktoś, kto tej wiedzy nie ma, ale przetestował 100 samochodów? Ale czy to trzeba połączyć? Ale to zależy od tego, co chcesz pokazać. Powiedzmy YouTube. Nie pytam o medium, w którym chcesz pokazać. Pytanie, co chcesz pokazać? Mam kilku znajomych fanatyków motoryzacji, którzy, tak jak właśnie ich określiłeś, kilkoma samochodami w życiu jeździli. Natomiast ich wiedza jest po prostu przytłaczająca. Uwielbiam z nimi rozmawiać o samochodach. Z tego, co zauważyłem, oni również to lubią, bo ja im opowiadam, co jest nowego. A też jestem chory na nowinki techniczne, uwielbiam mechanikę. Uwielbiam tłumaczyć technikę na codzienny, normalny język normalnych ludzi. Oni, dowiadując się, że się pojawiło coś takiego, zaczynają to porównywać ze swoją wiedzą wyuczoną i w efekcie pojawia się dyskusja na zupełnie innym poziomie niż to, co ja ewentualnie mógłbym nagrać na YouTubie. Ale to tak niesamowicie wzbogaca moje podejście później do samochodu w czasie nagrywania, że no trudno to nawet opisać. Kto będzie lepszy? Zależy, cały czas mówię, co odbiorca spodziewa się zobaczyć lub usłyszeć. Bo no nie wiem, czy tego nie wytniesz, ale była kiedyś taka słynna dosyć w Wielkiej Brytanii historia, że nagle się okazało, że jedna pani brała samochody z wypożyczalni i przeprowadzała ich test polegający na tym, że wykorzystywała dźwignię zmiany biegów jako wibrator. I potem na swoim blogu mówiła, która dźwignia jest najfajniejsza. Okazało się, że miała mnóstwo wejść na ten blog, czyli byli ludzie, których to interesowało. Zależy... Wiesz przypadkowo, rozumiem, oczywiście od kolegi. A dokładnie, żebyś wiedział, kolegi, który pracował w tej wypożyczalni i jak się o tym dowiedział, to chciał podpalić cały budynek, zresztą nie tylko on. Trochę się zgubiłem, ale okej. Co kto chce? Dobry test okay. Nie polega na tym, że ktoś ma tylko wiedzę, nie wiem, estetyczną, stylistyczną, designerską, albo tylko mechaniczną, albo jest wybitnym kierowcą wyścigowym i tylko tak potrafi ocenić samochód. Dobry test jest wtedy, jeżeli ktoś, kto go słucha, czyta, ogląda, dostaje nową wiedzę, dostaje wiedzę o tym, co jest testowane, która wzbogaca jego pojmowanie, to raz, jego ogólną wiedzę, to dwa, a trzy, że zaczyna inaczej postrzegać samochód, pełniej rozumieć go. Więc z całą pewnością nie dam się zaszufladkować, bo wiem, że mam wiedzę dosyć szeroką na różne tematy, ale no nigdy nie jest tak, że opowiadam tylko o jednym albo tylko pod jednym względem oceniam samochód. Bo to nie ma sensu, według mnie. Powiedz mi, bo wiedząc, jak wygląda test, powiedzmy, nie wiem, wyjeżdżasz gdzieś za granicę, jest premiera samochodu. Ile masz czasu na przetestowanie? Godzinę? No nie, tak to zwykle nie wygląda. Tak mało czasu na przetestowanie samochodu mam tylko na testach jurorskich. Notabene za 3 tygodnie właśnie wylatuję na kolejną edycję, które raz na rok mamy w Los Angeles w ramach konkursu na Światowy Samochód Roku. No i wtedy, jeżeli jest na przykład 30 samochodów do przetestowania w ciągu 4 dni na 40 testujących, no to napięte terminy są, ale wiadomo, że to są testy, które mają nam dać pogląd. A to nie jest coś do zapoznania się szczegółowo z samochodem. A ile potrzebujesz czasu, żeby coś powiedzieć o nim takiego? To zwykle wygląda w ten sposób, że jeżeli jadę na pierwsze jazdy samochodem, takie prezentacyjne, no to rzeczywiście to jest dosyć krótkie, bo zwykle taki wyjazd trwa 2 dni, z czego mamy, nie wiem, 2 razy po 3 godziny do czynienia z samochodami. Zwykle jeździ się parami, więc to jest na pół. I ja oczywiście kręcę z tego pierwszy materiał, ale to wygląda w ten sposób, że dokładnie są to pierwsze odczucia z pierwszego kontaktu w ogóle z samochodem. Zwykle w czasie takich wyjazdów
jesteśmy indoktrynowani w jakiś tam sposób przez producenta, ale zwykle również jest tak, że pierwszy kontakt z samochodem jest przed konferencją prasową. Więc tak naprawdę największą wartość poznawczą ma test, który nagram przed konferencją prasową. Zanim zaczną mi opowiadać, w którym miejscu są mistrzami świata, w którym miejscu nikt ich nigdy nie doścignie i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego to ma największą wartość poznawczą? Myślę, że każdy człowiek, który jest zainteresowany kupnem auta, doskonale to zrozumie, bo jak jesteś zainteresowany kupnem auta, idziesz do dealera, bierzesz auto do testu, to nie jest tak, że dostaniesz to auto na 5 dni. Dostajesz to auto na 2 godziny, przy czym zwykle ktoś koło ciebie siedzi, jakiś pracownik dealera, jakiś sprzedawca i robi ci wykłady, indoktrynuje. Więc to, że ja mam możliwość przejechania się takim samochodem bez indoktrynacji, jest ogromną wartością. Wiem, że bardzo wielu kolegów uważa tworzenie relacji z takich właśnie pierwszych minut za bezsensowne i to też rozumiem, ponieważ oni wychodzą z założenia, że relacja z pierwszych jazd samochodem powinna obejmować maksimum wiedzy. Ja uważam inaczej i uważam, że pierwsze wrażenia są w tym momencie bardzo istotne, najistotniejsze tak naprawdę, bo zwykle 2-3 tygodnie, miesiąc, 2 miesiące później i tak dostanę ten samochód do testu w Polsce i będzie to test w najgorszym razie, najkrótszym, 3-dniowy. Tak jest w przypadku Mercedesów na przykład, czy BMW. I wówczas rzeczywiście nakręcę duży, mocny test obejmujący wszystkie możliwe aspekty kontaktów z samochodem i dla ludzi interesujących się danym pojazdem to będzie potwierdzenie lub zaprzeczenie. Sprzedam tutaj przykład. Ile? 2 miesiące temu jakoś tak. Jeździłem po raz pierwszy aktualnym Volkswagenem Touaregiem z silnikiem V8. Diesel TDI. I to były krótkie kontakty. No niby ja go całkowicie zawłaszczyłem na tej prezentacji. Były inne również modele i koledzy jeździli tymi innymi. A ja sobie zarezerwowałem to auto. No i miałem go dla siebie na prawie 5 godzin. Przy czym wiadomo było, że samego Touarega jako takiego testowałem już przedtem dwukrotnie, więc wiem o aucie prawie wszystko, jak to jest z tym dieslem. I opowieść o samym dieslu tutaj zdominowała całkowicie pierwszy test. I okazało się, że dokładnie właśnie o to chodziło. Niemniej, jak nim jeździłem teraz, do dzisiaj, to dotarło do mnie, że jednak panowie z kontaktów z mediami Volkswagena zdążyli mnie nasączyć swoim jadem i w związku z tym ten pierwszy test V8 zawierał co najmniej 3 informacje, co najmniej naciągane, jeśli nie fałszywe. I oczywiście to teraz odszczekałem, kręcąc go, mając go do dyspozycji przez 5 dni, zrobiwszy nim prawie 2000 km. Pewne rzeczy wyprostowałem, pewne rzeczy pogłębiłem, no a pewne odszczekałem. Właśnie chciałem o to zapytać, czy ci się zdarzyło kiedyś nagrać jakiś samochód pierwsze wrażenia, dostać go za 3 miesiące, wrzucić do swojego filmu i powiedzieć, Boże, co ja za głupoty nagadałem. Może nie aż tak, że głupoty, ale błędne informacje, bo nie zdarza mi się zaprzeczać własnym odczuciom zza kierownicy, bo te są praktycznie te same zawsze. Okej, może być różnica w odbiorze, nie wiem, poziomu jakości, co było jedną z tych informacji, które troszeczkę musiałem zmienić w przypadku Touarega, bo między pierwszymi jazdami tym modelem, a wczoraj nagrywanym testem długim, jeździłem nowym modelem Lexusa RX i tak jak przy pierwszych jazdach Touaregiem byłem zachwycony poziomem jakości wnętrza, no to po Lexusie musiałem stwierdzić, że niestety
Prawda jest taka, że gdyby Niemcy chcieli robić takie wnętrza, jak robi Lexus, to ich samochody musiałyby być droższe o 100 tysięcy złotych, lekko licząc. Nie, broń Boże, nie odnoszę się w tym momencie do jakichkolwiek innych cech Lexusa, bo niemieccy konstruktorzy robią niektóre rzeczy o wiele lepiej. Ale mówię o tej jednej, jakościowej. A potrafisz po przetestowaniu pewnie setek samochodów, nie wiem, wiesz, że za tydzień odbierasz jakiś samochód i cieszyć się na to, że będziesz jeździł tym samochodem? Czy to tak, już jest... tak, zdecydowanie tak. Są takie auta. Są takie, które tylko wywołują ciekawość. Są takie, z całym szacunkiem dla wszystkich marek, które są przykrą koniecznością albo codziennością szarą, ale są również takie, o których, no może nie w bezsenne noce marzę, ale o których bardzo często myślę, nie mogąc się doczekać. Przy czym wbrew pozorom nie chodzi tu o takie rzeczy, jak że nie mogę się doczekać jazdy Lotusem. Chociaż każdy normalny człowiek zwykle tak ma. Ale nie, po tym jak parę razy w życiu jeździłem Lotusem, to wiem, czego się spodziewać, tak samo jak w przypadku Ferrari. To jest kwestia tylko natężenia tych emocji, które będą dokładnie te same. Natomiast są takie auta, które... Ja nie, chyba najlepszym przykładem będzie tutaj powiedzmy Mercedes SL albo Mazda MX-5. To są auta z duszą, zawsze były. Zawsze tworzyły de facto cały jeden segment, tym jednym modelem za każdym razem. I pytanie, czy nowy model tego ducha jeszcze wzmocni, czy może wykastruje? Zanim jeździmy takimi samochodami, to dużo o nich słyszymy, dużo o nich czytamy. No ja się przyznam, że zawsze z wypiekami na twarzy, przynajmniej odczuwalnymi, niekoniecznie widocznymi, sprawdzam takie informacje. Dużo bardziej mnie to kręci niż nowa informacja o tym, że nie wiem, Porsche Taycan jest dwa razy szybszy od każdego normalnego samochodu, ale będąc elektrycznym ma nazwę Turbo albo Turbo S, czyli ja pewnych rzeczy nie zrozumiem nigdy. Ale to są takie przykłady. A przed swoim nagraniem oglądasz jakieś testy inne, nie wiem, pewnie zagraniczne, bo z reguły masz pierwsze te auta, czy chcesz mieć czystą głowę, żeby się czymś nie sugerować? Wiesz co, jeżeli mam dostęp, to czytam informację prasową. Najlepiej, jeżeli by była całkiem sucha. Po prostu co wprowadzono nowego. Bo w momencie, kiedy do informacji prasowej dorwą się artyści z działu designu albo marketingowcy, to już zaczyna być opowieść o królewnie z 13 księgi pana Tadeusza, a nie o samochodzie i to zupełnie nie ma sensu. Nie, więc staram się dowiedzieć, jeżeli to jest zupełnie nowy model, przede wszystkim czym on się różni od poprzednika. Technicznie, fizycznie. Bo różnice w stylistyce nie mają najmniejszego znaczenia. Zawsze jest na zasadzie jeden lubi schabowe, a drugi jak mu nogi śmierdzą. To jest oczywiste. Pytanie, czy na przykład utrzymano jakość, czy zmieniono, obniżono. Suche informacje, które bardzo często daje się wygrzebać. Ja wiem, gdzie ich szukać, skąd je wziąć. Więc nie oglądam, nie czytam cudzych testów, bo to kompletnie nie ma sensu. One też są subiektywne i też się skupiają na tematach, które kompletnie mogą mnie nie interesować. Mam wielu przyjaciół na całym świecie, dziennikarzy motoryzacyjnych, którzy robią genialne testy samochodów, ale podobnie jak mnóstwo moich kolegów, ja nie jestem w stanie ich oglądać, czytać, tak samo jak moi koledzy nie są w stanie mnie oglądać, czytać. Hasło słuchajmy go, oglądajmy na półtorej prędkości jest oczywiste dla większości. Dla mnie nie. Da się wyżyć z polskiego YouTube'a robiąc tylko to? Absolutnie nie. A... Chyba, że się ma takie zasięgi jak Zachar czy Marek. Mhm. Okej. Okay. Ale powiedzmy sobie szczerze, Zachar jest w ogóle potworem internetu.
Prawie, że go sam stworzył w Polsce, za czasów jaskiniowych go robił. Natomiast Marek, mając swoje gigantyczne radiowe doświadczenia i medialne, potrafił przenieść tyle z nich do internetu, do YouTube'a, że z punktu zawojował pół świata i ja się nie jestem w stanie z nimi w żaden sposób równać. Myślę przede wszystkim ze względu na ich nośność reklamową, którą ja mam mizerną strasznie. Podejrzewam, że są możliwości, żeby wyżyć z YouTube'a, ale to nie dotyczy mnie. No, a gdybym przyszedł... Ja żyję z tłumaczeń. Gdybym przyszedł dziś do ciebie, nie wiem, czy ktoś i zaoferował 20 tysięcy miesięcznie będzie inwestował w kanał, co by się zmieniło? Ale co to znaczy, że będzie inwestował w kanał? Nie wiem, reklamował coś na tym kanale. Jeżeli to ma ręce i nogi, proszę bardzo, zapraszam. Z całą pewnością nie dopuszczam reklamy żadnych samochodów. Produkty okołomotoryzacyjne, proszę bardzo. Bardzo chętnie. Nawet mogę o tym sam opowiadać. Zresztą i tak opowiadam. Bez pieniędzy.